Dziś w tę niedzielę w Kościele Katolickim czyta się fragment Ewangelii świętego Łukasza i brzmi on tak. Wielkie tłumy szły za Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król. Mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie najpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Boże. A oto mój komentarz. Jak widzimy już w pierwszym zdaniu, za Jezusem szły wielkie tłumy. I nic dziwnego. Jezus miał charyzmę. Jezus mówił nietypowo. Działał wielkie cuda. I dlatego pociągnął za sobą, Masę ludzi. Masę. Jednak nie, nie w tym tkwiło centrum jego mistrzostwa, nie w tym tkwiło sedno jego nauczycielstwa. Nie w cudach i nie w tej charyzmie. To były raczej środki pomocnicze. Dlatego Jezus w pewnym momencie odwrócił się w kierunku tłumu. Aby zwrócić się do tych zachwyconych nim ludzi w bardzo twardy sposób oraz przedstawić im warunki wstępne, warunki, na których można zostać jego uczniem, a nie tylko obserwatorem. Warunki na tyle trudne już w samej swojej wymowie, że nastawione na nieuchronny przesiew tego wielkiego tłumu. Bo wielu ludzi idących za Chrystusem traci swój zachwyt, kiedy Jezus dziś za sprawą spisanej Ewangelii przedstawia te warun warunki uczniostwa. Tacy z pewnością nie są gotowi na pójście za Jezusem, skoro są zachwyceni jego mocą, a bez namysłu odrzucają jego przekaz, który jest de facto źródłem tej mocy. Znaczna natomiast część ludzi, chociaż to dotyczy, dotyczy nas wszystkich w sumie tak ostatecznie, Więc nie wolno tylko patrzeć, o tamci, nie, 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 ale jest faktem, że znaczna część ludzi pozostaje w nieustającym zachwycie nad tym, co w Jezusie drugorzędne, tak? Zachwycie na tyle silnym, że kiedy Jezus zwraca się do nich z tymi trudnymi warunkami, oni jakby puszczają to mimo uszu, niby kiwają głową, jakoby się zgadzali, ale nadal nie rozumieją i idą bezrozumnie. Bo bardziej przyciąga ich aura cudowności Jezusa niż rdzeń tej cudowności. Mniejszość ludzi świadomie uniża głowę przed tymi jezusowymi warunkami. Dzięki czemu ich zachwyt przestaje być taką infantylną euforią, zmienia swoje oblicze i znajduje właściwe ukierunkowanie. No, ale to mniejszość. No niestety, ale yy, co sam Jezus przewidział, więcej ludzi idzie za Jezusową mocą, a nie zdaje sobie sprawy, na czym usedna ta jego moc polega, a dlaczego? Bo nie chcą go słuchać. Bo nie chcą Jezusa słuchać. Idą niby za Jezusową mocą, ale im ta moc się zatem nie udziela. Nie mogą stać się uczniami, i w tej perspektywie nie mogą liczyć na to, że jako uczniowie dorównają mistrzowi, wedle jego obietnicy. Tak, mówię w czasie teraźniejszym, bo i dziś mamy taki tłum. Podobnie dziś wielu ludzi deklaruje, że idzie za Jezusem i w pewnym sensie idzie. Kojarzy im się to imię z pewną cudowną mocą, tak? Jezus jako postać wręcz zakorzenił się w popkulturze, w pewien dość mglisty, ale na swój sposób uroczy sposób, na swój sposób uroczy sposób. Taki popkulturowy pop mocno zanurzony w new age'u, w new age'u człowiek myśli sobie o imieniu Jezus. Widzi w swojej wyobraźni tak, a nie inaczej wyglądającego mężczyznę, zachwyca się nim, a jednak pozostaje właśnie taki zaczarowany i ślepy, ślepy na to, kim Jezus jest rzeczywiście. Woli swoje wyobrażenie i przyklejone do tego wyobrażenia imię, niż zapoznanie się z jego słowami z Ewangelii. Z Ewangelii. Wszak słowa Jezusa mówią o nim znacznie więcej. Niż cała otoczka, niż również te cuda, tak? Chociaż trzeba przyznać, że kiedy znamy już słowa Jezusa i rozumiemy je, wówczas możemy odnaleźć nawet w tych cudach podobny sens, podobną wymowę. Wtedy i te cuda zyskują głębsze znaczenie, a nie są jedynie takimi, wiadomo, fajerwerkami. Bóg wie doskonale, że, że jesteśmy w znacznej mierze wzrokowcami. Wzrokowcami dokładnie, i o tym świadczy, świadczyła misja Jezusa, tak? Czyli Jezus przyciągał uwagę wszystkich, jak leci, za pomocą cudów. Za pomocą cudów. Tak nagarniał tę wielką sieć pełną ryb, ale kiedy już tymi cudami ludzi nim, yy, przyciągnął, no to wtedy tych ludzi odpychał lub, lub zatrzymywał treścią swojego słowa. Chociaż tak naprawdę, oczywiście, to sami ludzie, zgodnie ze swoją wolną wolą, tak decydowali, że jednak odejdą od tego Jezusa, albo jednak dalej za Nim pójdą, nie? Otwier otwierając swoje serca, albo zatwardzając je. Ha! Ja, jak dużo miejsca poświęciłem samemu temu pierwszemu zdaniu, że za Jezusem szedł tłum, a Jezus zwrócił się do tego tłumu wielkiego i wypowiedział słowa, które z pewnością odsieją sporo ludzi z tego tłumu. No właśnie. Więc teraz możemy przejść... Do tych właśnie, tak już na konkret, do tych trudnych warunków, jak mi się źle mówi to r, przepraszam, do tych trudnych warunków bycia uczniem Jezusa. Chrystus poprzez, zacznijmy od tego, poprzez te dwie przypowieści o budowie wieży i o wysyłaniu armii, poprzez te dwie przypowieści Nawiązujące do logiki naszego świata, wskazuje, że ta ziemska logika ma jakby zastosowanie również w Królestwie Niebieskim, ale w pewnym sensie ma zastosowanie na odwrót. I co wskazuje na tę odwrotność? No, na tę odwrotność wskazują, no, właśnie przedstawione dość hiperbolicznie warunki uczniostwa. Które są wstępem do tych przypowieści i morałem końcowym z tychże przypowieści. Te warunki mówią o wyrzeczeniu się, o wyrzeczeniu się wszystkiego. Pochylmy się nad tymi przypowieściami. Król przygotowujący armię, tak? ten z pierwszej przypowieści, musi najpierw upewnić się, że ma wystarczająco dużo żołnierzy. Prawda? Człowiek budujący wieżę musi najpierw upewnić się, czy ma wystarczająco dużo pieniędzy, składników do jej budowy itd. A <laughs> człowiek idący za Bogiem musi raczej najpierw upewnić się, czy ma wystarczająco mało wszystkiego. No w pewnym sensie, nie? Bo mowa przecież o wyrzeczeniu się, tak? A właściwie człowiek musi upewnić się, to będzie bliższe prawdy, czy zdaje sobie sprawę wystarczająco mocno, że wszystko, co niby ma, tak naprawdę nie jest jego własnością sensu stricto? Tym jest właśnie wyrzeczenie się. Nie jest to koniecznie dosłowne i natychmiastowe pozbycie się tego, czego się wyrzekamy. Tak? Wyrzekam się swojej duszy, a od razu się zabijam? No nie wiem, wyrzekam się pieniędzy, to od razu wszystkie palę na stosie. No nie. No albo wszystkie od razu rozdaję, żeby samemu zostać bez jednego grosza. Ach, tutaj by trzeba było się rozgadać o tym bogaczu, ale to był tylko jeden bogacz na całą ewangelię, którego Jezus chciał przetestować. Temu poświęcę parę słów kiedy indziej. Zatem, tak jak mówię, wyrzeczenie. Wyrzeczenie się czegoś to jest decyzja zapadająca w duchu, i to nie jest zawsze dosłowne pozbycie się tego, czego się wyrzekamy. Hmm. Jest to raczej takie przekonanie głębokie, które rodzi gotowość nawet do pozbycia się, owszem, do pozbycia się wszystkiego, co nas zaślepia, co nas za nadto przywiązuje, co rozbudza naszą chciwość. Tak? Przekonanie, że to wszystko, co mamy, lub też w czym mamy udział, owszem, jest nasze, ale tylko w tym sensie, że to właśnie ty, a nie kto inny, dostałeś ten, a nie inny, uwaga kluczowe słowo depozyt. Depozyt. Jeśli mamy w sobie natomiast coś złego, oprócz oczywiście samej skłonności do grzechu, to to coś. Jest tylko za, za sprawą tej naszej grzesznej skłonności w złym stanie, w złym kształcie, w złym porządku. Lecz i to, lecz i to, co jest złe, należy oddać Bogu, by zrobił z tym porządek. Ale zatrzymajmy się na tym, czego mamy się wyrzec, a co jest w nas raczej dobre. Otóż, czy urodziłeś się na przykład z takim, a nie innym talentem, yy, czy po części Dzięki pracy nad tym talentem udało ci się zdobyć jakąś ilość pieniędzy. Niczego nie zdobyliśmy sami. Czy mówimy o depozycie bezpośrednim, który stanowi o budulcu naszej istoty, czy o depozycie pośrednim, który zawdzięczamy właśnie temu, jak nas Bóg stworzył. Oraz temu, czy mamy świadomość, że to właśnie on nas tak stworzył i w związku z tym. Uświadamiamy sobie, że powinniśmy z całym tym depozytem postępować odpowiednio. Zadbać o niego. Odpowiednio, a więc nie egoistycznie, a hojnie, niematerialistycznie, a po Bożemu, jak sam Bóg postępuje, tak? Powinniśmy radośnie pomnażać dany nam depozyt i dzielić się tego owocami z bliźnimi. Oddając chwałę Bogu, który jest najwyższym i hojnym dawcą, który jest miłością. Bez niego nic nie możemy zrobić, a raczej nie możemy zrobić nic naprawdę owocnego, bo jeśli coś robimy w takim duchowym oderwaniu od Boga i Jego miłości, to tak naprawdę nic nie zyskujemy. Wtedy ani trochę nie idziemy, nie idziemy naprzód, choćby nam się tak przez jakiś czas wydawało. Tak naprawdę wszyscy w ogóle istniejemy. Dzięki niemu, więc wszyscy jesteśmy też jakoś nawzajem połączeni. Lecz dopóki nie zdajemy sobie z tego wszystkiego sprawy, to utrudniamy i gmatwamy te międzyludzkie połączenia, relacje. Zbytnio ceniąc sobie to wszystko, co materialne. Także zadajemy sobie taki błędny priorytet samowystarczalności. I każdemu innemu go, mierząc swoją miarą, zadajemy, nie? Bo Mamona w postaci Bożka. Yy, sprawia, że ciągle jesteśmy zbytnio zaabsorbowani konkurencją, pokazowością, niezależnością, zamiast współpracą, relacją, wspieraniem się wzajemnie. Jeśli jednak, jak wymaga Jezus, wyrzekamy się wszystkiego, co posiadamy w sobie i przy sobie, wtedy, wtedy całych siebie z całym inwentarzem oddajemy Bogu i jesteśmy gotowi na stratę wszystkiego, co mało znaczące, aby w Bogu zyskać to, co naprawdę znaczące, zyskać to, co odpowiednio zawiaduje tym wszystkim, co mniej ważne, a jednak jakoś potrzebne, zyskać napełnienie Bożą miłością, w której możemy działać. Owocnie. Nie oznacza to, że absolutnie wszystko, czego się wyrzekamy, musimy natychmiast rzeczywiście stracić, powtarzam, do upadłego, ale i na to jesteśmy gotowi, bo chodzi o uczenie się od Boga takiego pokornego, radosnego i wdzięcznego ciągle podejścia, które będzie rzeczywiście trwałe i pewne. Niezależnie od niepewności na zewnątrz, niezależnie od sztormów wokół nas, niezależnie od dostatku i niedostatku, niezależnie od ludzkiego towarzystwa czy, ludzki, czy momentów ludzkiej samotności, im więcej nam dano tego czy innego depozytu, tym więcej się będzie od nas wymagać, ale. Nieco paradoksalnie chodzi o więcej i więcej i więcej i więcej wyrzekania się, wyrzekania się starych grzesznych siebie i zyskiwania lepszych siebie, czyli siebie w rękach Boga. Chodzi o więcej i więcej pewności, że nie wiadomo ile bym miał różnych zasobów, na nic one się zdadzą. Na nic one się zdadzą mi, innym, jeśli nie skieruję się ku Bogu, który mnie tymi zasobami obdarował, a następnie ku ludziom, którym mam tą swoją władzą na wzór Chrystusa miłosiernie służyć. Władzą, czyli przewagą, bo mam na myśli każdy rodzaj władzy, nie tylko te, ten rządowy, że tak powiem. Bo czy jesteśmy wykształceni, czy inteligentni, czy mamy więcej czegokolwiek. To posiadamy wtedy pewną władzę, czyli przewagę nad tymi, którzy mają mniej danego zasobu. I tej właśnie władzy, tutaj przechodzę do innej przypowieści yy, nauki Jezusa, trzeba się wyrzec, to znaczy innej, no nie innej, właśnie no to mowa ciągle o tym samym, tak? Tej właśnie władzy trzeba się wyrzec. To znaczy stwierdzić, że cała moja władza, czy też przewaga, tak? to też narzędzie, narzędzie Boga. Tak? A władza Boga, władza Boga, choć najwyższa też jest, też jest służebna, oczywiście dobrowolnie służebna. Trzeba stwierdzić, że im mam czegoś więcej, tym bardziej mam innym pomóc tym czymś, a z pewnością najbardziej pomoże nam wszystkim przyjęcie takiej właśnie Chrystusowej percepcji, że kto chciałby być największy, Niech będzie sługą. Także im bardziej, im bardziej pozbywamy się pychy, porządliwości i wynikającego z nich złego przywiązania, tym więcej otrzymujemy Ducha Bożego, z którym możemy budować stabilną wierzę swojego życia, z którym możemy wysyłać armię całą owoców ducha przeciwko trudnościom tego życia. Bo im bardziej polegamy na sobie, jako jednostkach niezależnych od Boga i od bliźnich, tym mniej radzimy sobie z własnymi grzechami. A im mniej radzimy sobie z własnymi grzechami, yy, czy też zapędami do nich, tym gorzej radzimy sobie też z tymi życiowymi trudnościami na co dzień, z tymi zewnętrznymi trudnościami, bo źle je przeżywamy, źle się wobec nich zachowujemy. Nawet jeżeli bez zwrócenia się ku Bogu, bez Niego powierzchownie zaradzimy jakimś życiowym trudnościom, to w takim stanie nasza dusza tak naprawdę ucierpi, niezależnie od tego sukcesu płytkiego, bo jeszcze bardziej utwierdzi nas właśnie w tej małostkowości i sobkowatości. No bo problemy życiowe, wyzwania trudności życiowe są jedynie opakowaniem, opakowaniem zawartością jest. Sprawdzenie nas jest test naszej moralności, a nie czystej zaradności. Zaradność musi wynikać z podejścia moralnego, a więc miłosiernego, które mamy w sobie wtedy, gdy z całych swych sił miłujemy, miłujemy Boga. Bo wtedy Bóg jest w nas i daje nam siłę do miłowania bliźnich podobną miłością, którą on nas miłuje. Ach, w ten sam, w ten zatem właśnie sposób. Mamy się wyrzec wszystkiego, co posiadamy, aby na dobrą sprawę nie posiadać tego, ale szlachetnie i roztropnie rozporządzać tym czymś w imieniu Boga i z Jego pomocą, a także zgodnie z Jego wolą. Uj, no tak, ale Jego imię, Jego pomoc i Jego wola są dla nas duchowo jasne i są ze sobą tożsame, gdy żyjemy w Nim. Za pośrednictwem Chrystusa, bo oczywiście Chrystus, właśnie to On, objawił nam Ojca. A co ze wstępem warunków, bo teraz raczej poruszyłem to słowo końcowe. Co z nienawiścią? Co z nienawiścią do rodziny, do samego siebie? Pamiętajmy, że to są warunki wstępne Jezusa, tak? Wstępne. Jezus mówi, kto przychodzi do mnie, a. Nie ma w nienawiści, i tutaj następuje wymienianie. Tak, to słowa wstrząsające, ale z pewnością człowiek musi najpierw doświadczyć nienawiści nienawiści do rodziny, do siebie, do całego świata, do swojego życia musi sięgnąć nienawiści. Nie po to, żeby w tej nienawiści nadal trwać, ale żeby być gotowym z tą swoją wrażliwością pójść za Jezusem. Który nauczy go miłości, ponieważ jeśli człowiek nie jest wrażliwy, jeśli nie jest synem światłości, to nie może doświadczyć ani żywej nienawiści, ani żywej miłości. Nie może być ani zimny, ani gorący. To, co w nas złe, to, co w nas złe i co znajduje odbicie w złu świata, po, potrafi nakręcać naszą wrażliwość w złą stronę i zaprawiać nas w nienawiści. Nienawiści suma sumarum słusznej, słusznej, skoro każdy z nas jest tym grzesznym człowiekiem, a więc każdy z nas ma w sobie zaczyn, zaczyn tego, czego nienawidzimy również na zewnątrz. <laughs> Musimy pójść za Jezusem z tą także z tą nienawiścią, aby Jezus uczył nas pokory, wybaczenia, i miłosierdzia musimy dźwignąć pokornie to wszystko, czego w sobie nienawidzimy, i uczyć się Bożej miłości, która będzie w nas coraz silniejsza, która nauczy nas wdzięczności nawet za ten nasz krzyż, nawet za ten krzyż, bo przecież nawet wysoka wrażliwość, nawet wysoka wrażliwość na sens, czyli inteligencja, nawet zapędy do perfekcjonizmu. Te i podobne uciążliwości nie zawsze są przecież uciążliwe, nie? Nie zawsze. Wszystkie one mają swoje przeklęte i błogosławione oblicze. Zatem wady zmieniają się w zalety, a moc w słabości się doskonali, gdy to wszystko, absolutnie wszystko oddajemy Bogu, w którego świetle i istocie żyjemy. Boża miłość dzięki swojej sile pozwoli nam, nam unieść wszystkie nasze ciężary, Wewnętrzne i zewnętrzne, sprawi, że wiele z nich będą się, będzie się nam wydawać coraz lżejszych. To, co cię przytłacza, może uczynić cię silniejszym, może nawet cię podnieść, o ile wpierw to ty jesteś gotów to unieść, lecz wcześniej karmiąc się Bożym Słowem i zyskując siłę do dźwigania, zyskując tę siłę do dźwigania z miłosierdzia, a nie z zapalczywości. Mamy wszystko oddać Bogu, ale przecież yy, Bóg nie wyręcza nas, nie wyręcza nas w stu procentach, lecz pomaga nam, nakierowuje nas. Dla, dlatego też, jak Jezus powiedział, mamy nieść swój krzyż. Nie znaczy to, że niesiemy go zupełnie sami. Sam fakt naśladowania Jezusa to już fakt duchowy. Sam już wzór, wzór postawy Jezusa dostępny dla nas w Ewangelii, to też pomoc duchowa. Nie po to więc Jezus uczy nas głównie miłosierdzia, abyśmy trwali, abyśmy trwali w nienawiści do kogokolwiek. Chociaż takie można odnieść wrażenie, jak się powierzchownie Ewangelie czyta. Nie po to więc Jezus uczy nas głównie miłosierdzia, lecz nawet nienawiść jest dobrym punktem wyjścia, aby nauczyć się miłości i uczyć się jej konsekwentnie. No bo powiedzcie, jak można prawidłowo kochać bliźniego. Jak można prawidłowo kochać rodzinę? Jak można prawidłowo kochać siebie samego? Jeśli wszyscy będziemy pogrążeni w pogoni tego świata na amen, ta miłość będzie wykrzywiona, będzie płytka, będzie obłudna. Ona skłoni nas prędzej czy później do nienawiści. Bo gdy treścią naszego życia są rozkręcone pożądania, wówczas miłosierdzie i jego owoce wydają nam się martwe. Zresztą dlatego, że sami jesteśmy martwi i trzeba, abyśmy obumarli do końca i zaczęli prawdziwie żyć. Ale kiedy wyrzekniemy się wszystkiego, co mamy, wtedy wyrzekniemy się też tej spaczonej miłości, która doprowadziła nas do nienawiści, a zyskamy w Bogu miłość prawdziwą. Przecież nawet Bóg niósł swój krzyż, tak? Jednak Chrystus nawet już podczas drogi, drogi krzyżowej, niósł jedynie ciężar swojej doskonałości. Mówię jedynie, chociaż był to ciężar hmm. największy. My, idąc za Nim, niesiemy ciężar swojej niedoskonałości i ciężar walki z nią, by stawać się podobnym do mistrza. Jezus zatem mówi, chociaż nie wprost oczywiście, mówi tak: hmm, nienawidzisz w sobie czegoś? Nienawidzisz, to zrozumiałe, to zrozumiałe, ale nie odpychaj od siebie tego czegoś, nie zrzucaj, nie odganiaj tego jak nadrętnej muchy. Zaakceptuj to, weź to na siebie, idź za mną, słuchaj moich nauk, aby z każdej twojej wstrętoty wynikło coś pięknego, coś, co było Bożym zamysłem od początku, ale się wypaczyło. Naśladuj mnie i weź na siebie to, co cię przytłacza, a zobaczysz, że grzech, uniesiony siłą miłości, zostanie odarty z tej złej strony, oddzieli się ziarno od plew. Dana ci władza, gdy będzie w moich rękach, a przez twoje ręce będzie przechodzić, mówi Jezus, przestanie być władzą uciskającą ciebie i innych, a stanie się błogosławieństwem i służbą, pomocą dla ciebie i innych. Jak więc by to podsumować? Dzisiejsza Ewangelia mówi nam więc byśmy upewnili się, czy jesteśmy dość mocno zakorzenieni w Bogu i jego miłości, aby budować coś naprawdę trwałego i odpornego na ataki przeciwnika w przeróżnych przejawach. Będziemy tak zakorzenieni, jeśli nie będziemy polegać tylko na sobie, ale wyrzekniemy się siebie, czyli Oddamy Bogu w duchu dosłownie wszystko, łącznie z naszymi grzechami i nienawiścią. A wtedy On pokieruje nas tak, aby z tego wszystkiego wyrosło coś pięknego i pożytecznego. Abyśmy pewne rzeczy stracili, a zyskali lepsze. Ale to się później okaże aby pewne nasze rzeczy zyskały właściwą formę. Jedne przez ociosanie, inne przez oddzielenie, inne przez połączenie, jeszcze inne przez odpowiednie poukładanie i tak